Angelika Witejowska, witam i zapraszam na Kalejdoskop Beskid News, a w wydaniu między innymi z wizytą w Brennej, konferencja prasowa Kongresu Kobiet pod Beskidzie, wystawa Metapolis Bielsko-Biała, druga inwazja food trucków w Bielsku-Białej. Zaczynamy! O minionym sezonie zimowym oraz działaniach podejmowanych w gminie Brenna rozmawialiśmy z wójtem gminy Jerzym Pilchem. Faktycznie jesteśmy po sezonie, po okresie zimowym. Jak to w górach, wielkie oczekiwania, wielkie najazdy turystów i rzeczywiście ta zima wskazała zainteresowanie naszą gminą, piękną zimą, otuloną białym puchem. Muszę powiedzieć, że jednak infrastruktura narciarska na terenie naszej gminy to jest najsłabszy punkt na dzień dzisiejszy i to myślę należy tutaj podkreślić z tego względu, że patrząc na miejscowości ościenne, gminy sąsiednie, no odjechały nam trochę i uciekły do przodu. W minioną środę w Bielsku-Białej odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca 7. Regionalny Kongres Kobiet pod Beskidzie. W Muzeum na Zamku Sułkowski 19 kwietnia odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca 7. Regionalny Kongres Kobiet pod Beskidzie pod hasłem Czas na kobiety, bo jak nie my, to kto? Konferencję tworzyła posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Mirosława Nykiel. Panią i panom ogromnie się cieszę, że już po raz siódmy, kochani, nawet taką mamy siódemkę, pani kwiaciarki bielskie nam zrobiły, żeby pamiętać, że to już siódmy raz Kongres Kobiet pod Beskidzie zaczyna się. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim mediom, które tutaj dzisiaj nas zagościły. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Salonie Muzycznym na Zamku uczestniczki kongresu przedstawiły tematykę i daty 9 wydarzeń poprzedzających galę finałową, która odbędzie się we wrześniu bieżącego roku. Co ciekawego czeka na nas w Zamku Sułkowskich? O wystawie Metapolis i zbliżających się wydarzeniach na Zamku Sułkowskich mówi kurator wystawy Iwona Koźbiał-Grzegorzek i Jacek Proszyk. Zapraszam bardzo serdecznie na wystawę pod tytułem Metapolis Bielsko-Biała, na której zaprezentujemy grafiki Krzysztofa Marka Bąka, wykonane w technice cyfrowej. Autor jest bielszczaninem, zawodowo związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a obecnie pełni rolę prodziekana na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Na wystawie zaprezentujemy kilkanaście grafik, na których będą najciekawsze zdaniem artysty obiekty architektoniczne w Bielsku-Białej, które zainspirowały artystę do stworzenia prac niemal surrealistycznych. Od dzisiaj do niedzieli w Bielsku-Białej trwa zlot food trucków. To okazja do tego, aby posmakować kuchni niemal ze wszystkich kontynentów. Food trucki będą dostępne w piątek od godziny 17, a w weekend od 12. W niedzielę między 17 a 18 zaplanowano bielskie mistrzostwa w jedzeniu na czas w kategoriach burger, hot dog i najostrzejsze danie Tex-Mex. Wszystkich chętnych zapraszamy na parking pod Galerię Sfera. W dniach 22-23 kwietnia w Wiśle odbędzie się Puchar Polski. Puchar burmistrza Wisły w zjeździe rowerowym Divers Downhill Contest. Poza emocjami związanymi z rywalizacją na światowym poziomie, zaplanowano wiele fantastycznych atrakcji. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na seminarium Silva Life System, metoda Silwy, sposób życia. Jest to taki kurs, który jest jednym z elementów inwestowania w siebie. Gdy zapytano wielkich biznesmenów w 2014 roku, tygodnik Forbes to zrobił, zapytał, w co warto inwestować w 2015 roku, to wyobraźcie Państwo sobie, że 50% z nich odpowiedziało inwestować w siebie. I to jest właśnie taka propozycja inwestowania. Czego można nauczyć się na kursie? No chyba najwspanialszą rzeczą, jaką można poznać na kursie Silva Life System, to kontrola stresu, redukcja stresu. Jak radzić sobie
ze stresem, ale nie jak go eliminować z życia, bo odrobina jest potrzebna, ale jak zastosować na pewno taką porcję, żeby żyć na tym świecie, pracować i nie cierpieć więcej niż przeciętnie. Uczymy się poprawy pamięci, uczymy się jak wizualizację, wyobraźnię angażować do rozwiązywania swoich problemów. Jednym słowem uczymy się, jak wykorzystywać taką wielką, ogromną potęgę, jaką jest umysł człowieka. Uczestnicy kursu pytają często, no dobrze, czym jest umysł? I wtedy jest taka konsternacja, bo nie bardzo wiem, jak na to odpowiedzieć. Ale Silva mówił tak, jeżeli człowiek w dzisiejszych czasach jest wielkim, ogromnym komputerem, jeżeli w głowie mamy coś takiego jak twardy dysk, to umysł człowieka to jest właśnie to oprogramowanie. I ty na to masz wpływ. Umysł jest wielką, ogromną potęgą. Metody wykorzystania umysłu to nanotechnologia XXI wieku. Umysł jest potęgą, bo może cię doprowadzić na szczyt i może cię zabić. Decyzja należy do ciebie. Jak poznawać pewne techniki normalne, zwyczajne, proste, użytkowe, techniki dla normalnego człowieka, techniki przydatne w normalnym, wspaniałym życiu, tego właśnie uczymy się na kursie. I nie ma tam żadnych, ja bym powiedział, niesamowitych spraw, niesamowitych rzeczy, ale jest taka zwyczajna normalność, ale dzięki tej normalności możemy osiągać wielkie rzeczy w życiu i możemy stawać się w tym życiu genialnymi osobami. Czego Państwu serdecznie życzę. Jednocześnie zapraszam. Zapraszam na kurs. Silva Life System Bielsko-Biała odbędzie się w dniach 19 i 20 maja. Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu 33 816 12 54 lub 33 816 12 56. Zapraszamy. Kino Helios przygotowało 4 przedpremierowe pokazy. Na początek proponujemy film Bikini Blue Anglia Manchester. Koniec II wojny światowej. Skoro świat oszalał, czemu my nie możemy na chwilę zapomnieć o tym, co było? Oderwać się od przytłaczającej rzeczywistości? I tak nic nie jest takie, jakie się wydaje. Nie ma jednej prawdy, a być może jedynym sposobem na powrót do normalnego życia jest właśnie szaleństwo? Kolejną propozycją jest film Dzieciak rządzi. W domu 7-letniego Tima pojawia się dziwny braciszek. Udający Bobasa szefa Dzidziuś przybył na ziemię z tajemniczą misją. Miłośników horroru zapraszamy na film Ostatnia klątwa. Skazany na karę śmierci młody mężczyzna pozostawia po sobie list, w którym poprzysięga zemstę. Na koniec Szybcy i wściekli 8. Szczęśliwy miesiąc miodowy Dominika i Letty przerywa pojawienie się tajemniczej kobiety, która ponownie wciąga mężczyznę w świat zbrodni. A teraz czas na nasz cotygodniowy konkurs, w którym do wygrania są 3 podwójne zaproszenia na dowolny seans w bielskim Heliosie. Aby wziąć udział w losowaniu i wygrać podwójne zaproszenie, należy odpowiedzieć na pytanie. Kto wyreżyserował film Bikini Blue? Odpowiedzi wysyłajcie na adres redakcja@beskidnews.pl w tytule maila wpisując hasło konkurs Helios, a w treści oprócz poprawnej odpowiedzi podając swoje imię i nazwisko. Na Wasze maile czekamy do wtorku 25 kwietnia do godziny 10. Zwycięzców powiadomimy drogą mailową. Powodzenia! A teraz wiadomość z ostatniej chwili. Szanowni Państwo, 13 maja o godzinie 13 w salach NOTU, czyli w samym centrum miasta, organizujemy konferencję, która będzie poświęcona głównie problemom mobilności miejskiej, czyli wprowadzania ewentualnych samochodów i pojazdów elektrycznych w centrach miast, ale także będziemy mówili na temat problemów klimatycznych w skali całego globu Europy i Polski. Pan profesor Benysek jest specjalistą od elektromobilności, jest profesorem z Zielonej Góry, natomiast pan Popkiewicz wydał kilka książek dotyczących właśnie ochrony klimatu i kryzysu energetycznego na całym świecie. Jednocześnie będziemy chcieli przedstawić bardzo oryginalną ciekawostkę. Mianowicie samochód, który został zaprojektowany przez człowieka, który urodził się w powiecie bielskim, a ten samochód został skonstruowany i wykonany 202 lata temu, czyli w roku 1815. Tą ciekawostkę warto zobaczyć. Zapraszam serdecznie. 13 maja o godzinie 13 w salach NOTU w Centrum Bielska. Patronat medialny nad konferencją objęła nasza telewizja. Serdecznie zapraszamy. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydanie Kalejdoskopu. Do zobaczenia.
Zakład remontowo-inżynieryjny poleca usługi w zakresie budownictwa ogólnego, izolacji, drenaży, odwodnień, przyłączy kanalizacyjnych oraz robót brukarskich. Telefon 504 084 534. Analizując potrzeby rynku i konsultując z przyszłymi pracodawcami oczekiwania i wymagania, stworzyliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Inżynieria Procesowa i Aparatura Przemysłowa, modernizując obecny system kształcenia, ograniczując do minimum zajęcia o charakterze teoretycznym, które są wyłącznie niezbędne do poznania kolejnych etapów kształcenia, takich jak duża liczba projektów, duża liczba prac badawczych w laboratoriach, odbyte praktyki w zakładach przemysłowych bądź centrach naukowych, jak również nauczenie Państwa współczesnych procedur projektowania i konstruowania aparatów opartych o nowoczesne programy komputerowe powszechnie używane w obecnym przemyśle i w obecnych biurach projektowych. Inżynieria procesowa obejmuje w zasadzie wszystkie gałęzie gospodarki. Jest to przemysł chemiczny, energetyka, ochrona środowiska, przemysł wydobywczy, metalurgiczny czy przemysł kosmetyczny bądź farmaceutyczny. Dzięki temu potencjalnymi dawcami pracy dla Państwa będą duże zakłady przemysłowe, biura projektowe, centra konsultingowe, instytuty naukowo-badawcze czy centra naukowe. Na zakończenie chciałbym Państwa zachęcić do podjęcia tego ryzyka i skierowania kroków w mury naszej uczelni i podjęcia kształcenia na kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa.
Wraz z moją małżonką Katarzyną Gertner współpracujemy z zespołem Beskid News od wielu lat. Ciekawe filmy, teledyski i innowacyjne formy reklamy to efekt profesjonalizmu, zaangażowania w podejmowane działania. Z całą odpowiedzialnością polecamy Beskid News jako rzetelnego i oddanego partnera. Kazimierz Mazur.